Dzisiaj coś ekscytującego, no bo wiecie, tego typu modele raczej nie trafiają zbyt często do naszej redakcji w dzisiejszych czasach. To odkurzacz tradycyjny. Co przez to rozumiem? Rozumiem przez to, że to jest sprzęt przypodłogowy, na dodatek przewodowy oraz także w tym odróżniający się od odkurzaczy pionowych, bezprzewodowych, że jest zazwyczaj mocniejszy. Dlatego szkoda, że takie jednostki częściej nie pojawiają się w naszej redakcji. Niemniej mowa o modelu Miele. To jest model Miele Boost CX1 w wersji parkiet z dodatkową końcówką do parkietów właśnie. Model premium i to nie tylko ze względu na cenę, ale również jakość wykonania, a także zresztą jak widać design. Przyjrzałem się temu, jak tego typu sprzęt sprawdza się na co dzień przy pracach różnych domowych, a także poddałem go szeregowi testów. Jeżeli jesteście ciekawi temu, jak podołał moim testom odkurzacz Miele Boost CX1 Parkiet, zapraszam do materiału. Duże koła, dedykowany pojemnik na brudy zastępujący tradycyjne worki, połyskliwy, jakościowy plastik, miejscami również matowy, ale w większości biały. Mówiłem, że ten odkurzacz jest tradycyjny, ale w zasadzie on jest tradycyjny tylko dlatego, że nie miałem lepszej nazwy na to, jak określić odkurzacze, z których korzystamy od wielu lat już na co dzień. Ten konkretny typ. Bo Miele pod względem designu stara się zerwać gdzie może z tradycją. Zresztą sami widzicie tę bryłę. Jest jakby odchudzona, mniejsza względem tradycyjnych odkurzaczy. Na dodatek wygląda niesamowicie. Wiem, że estetyka zależy od tego, kto patrzy, ale moim zdaniem to jest całkiem ciekawy sposób prezentacji odkurzacza. Kojarzy mi się z czymś, co można by było znaleźć w takiej grze, nie wiem, czy ją kojarzycie, Portal, w jakimś biurze Aperture Science. Ogólnie chodzi o to, że jest biel, jest czystość, jest minimalizm z dodatkowymi akcentami, również kolorystycznymi. No i tutaj myślę, że warto zacząć od razu od tych dużych kół. To jest system Track Drive i od razu muszę podkreślić to, że Miele podchodzi do prezentacji tego odkurzacza w taki fajny, marketingowy, staroszkolny sposób. Bardzo wiele rzeczy, które w zasadzie wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że nie różnią się za bardzo od innych odkurzaczy na rynku, dostaje swoje konkretne nazwy i to wskazuje przede wszystkim na to, że projektant faktycznie brał pod uwagę to, jak przygotowywane są różne takie małe elementy, o których zazwyczaj codziennie nie myślimy. Czy to wprost przekłada się na funkcjonalność? Tego nie wiem. Niemniej fajnie, że Miele stawia na taki właśnie sposób prezentacji produktu. A więc koła są duże, boczne, to jest system Track Drive ułatwiający manewrowanie. Pomimo tego, że są takie duże, no to nie ma problemu ze skręcaniem. A na dodatek mają akcent kolorystyczny. I ten kolorowy pierścień fajnie przełamuje wygląd całości. Pod względem designu nawet 5+. Chociaż dałbym 6, gdyby ten pierścień był podświetlany. To by wyglądało niesamowicie i jeszcze bardziej futurystycznie. Jeżeli ktoś z Miele mnie słucha, a wiem, że na pewno ktoś to zobaczy, fajnie by było, gdyby coś takiego zaplanować w rewizji tego urządzenia. Może na rok 2022-2023. Cała ta budowa składa się też na to, że ten odkurzacz zdaniem producenta można spokojnie na przykład postawić na schodach, bokiem i mieć pewność, że się nie zsunie. No dobra, ale są duże koła, no i duże koła zazwyczaj nie oznaczają same w sobie niezłego skrętu. Jest jeszcze potrzebna jakaś prowadnica. No i w tym przypadku to jest po prostu rolka systemu Dynamic Drive umiejscowiona na spodzie urządzenia. Jest w pełni obrotowa, no i co mogę o niej powiedzieć? Zdaniem producenta jest wzmacniana, to fajnie, ale według mnie po prostu fajnie prowadzi odkurzacz. Podczas przejazdów miałem nawet wrażenie, że wygodniej mi się z niego korzystało niż z mojego wysłużonego odkurzacza tradycyjnego, które zazwyczaj używam w domu. Ogólnie Miele po prostu się nie blokuje i skręcał tak jak chciałem. Całość jest oczywiście, jak wspominałem, wykonana z plastiku, ale trzeba podkreślić to, że ten plastik nie ugina się pod naciskiem. Wydaje się jakościowy i wydaje mi się, że trudno byłoby go połamać w codziennym użytkowaniu, a są różne elementy ruchome. Na przykład wspomniany pojemnik na brudy. Jest litrowy i wyciąga się go po prostu ciągnąc za rączkę, ale jak się przyjrzymy, to tam są różne mechanizmy, które ułatwiają wyciągnięcie, przytrzymują na miejscu i ułatwiają też ponowne wsadzanie pojemnika na jego miejsce. A to istotne, bo musi być odpowiednio dopasowany do całego urządzenia. Skoro jeszcze trochę o tym designie, to wydaje mi się, że można by tutaj wspomnieć również o akcesoriach, bo producent w zestawie parkiet, tak jak wspomniałem, dorzuca nie tylko główną szczotkę, która działa zarówno przy parkietach, jak i przy dywanach dzięki przełącznikowi, ale także dedykowaną szczotkę do parkietów Twister. Mamy tutaj również typowe końcówki mniejsze, na przykład sawkę szczelinową, mamy również sawkę do tapicerek, a także pędzel z włosia, który de facto po prostu służy do tego, aby różne listewki odkurzać albo mniejsze przedmioty. Wszystkie nasadki wykonane są tak, jak wyglądają, czyli solidnie. Funkcjonalność. To słowo nie bez powodu kojarzy mi się z Miele Boost CX1.
Przede wszystkim warto od tego zacząć, że sprzęt jest całkiem wydajny. Ma moc 890 W i została tutaj wykorzystana technologia Vortex, dzięki której producent chwali się tym, że da się tutaj uzyskać nawet do 100 km na godzinę przepływu powietrza. A to oznacza po prostu też wielką siłę ssania. No, ale zakładam, że mowa tutaj o najwyższym ustawieniu. A skoro już w ogóle o poziomach mocy mowa, to tutaj jest trochę nietypowo. Zazwyczaj w odkurzaczach to są suwaki, może po prostu potencjometry pozwalające płynnie wybrać moc, ale Miele pod tym względem idzie o krok dalej. No bo wiecie, panuje takie przekonanie, że być może wszystko trzeba by odkurzać jednak na najwyższym poziomie mocy, no bo jak szybciej wciągnie, tym lepiej. Ale to nie jest prawda, bo niektóre materiały są po prostu delikatne i w takim wypadku wypada jednak zmniejszyć ten poziom mocy. Ale do jakiego poziomu? Tego nie wiadomo, kiedy jest po prostu płynny wybór mocy. A tutaj wiadomo. Producent dał po prostu cztery opcje ustawienia poziomu mocy. Od firanek, przez różnego rodzaju chodniki, dywany, po parkiety lub mocno zabrudzone dywany. I to jest fajna sprawa, no bo pozwala w intuicyjny sposób dojść do tego, w jaki sposób mamy odkurzać różne elementy naszego domu. Pewne przywiązanie do detali widać również w kwestii końcówek. Wspominałem wcześniej o tym, że są różnego rodzaju akcesoria małe, konkretnie akurat w tym przypadku trzy. I te trzy akcesoria można sobie za pomocą dedykowanego uchwytu plastikowego umiejscowić na rączce. To nie jest aż tak wygodne, nie oszukujmy się, akurat w przypadku moich rąk, ja mam dosyć duże graby, wadziłem trochę palcami jednak o te końcówki, ale pod tym względem to jest wygodne, że łatwo jest uzyskać dostęp bez schylania się przede wszystkim do odkurzacza, no bo zazwyczaj w odkurzaczu trzyma się tego typu rzeczy, do wszystkich końcówek, czy to chcemy zmienić na przykład z pędzla na końcówkę do tapicerek, bo chcemy sofę sobie odkurzyć. Nie ma tutaj problemu, wystarczy po prostu wyjąć odpowiednią końcówkę. Natomiast cały system czyszczący składa się przede wszystkim z elastycznego węża i rury. I ta rura jest spoko, bo to jest rura teleskopowa i ona się rozciąga naprawdę, naprawdę daleko. Spokojnie można stwierdzić, że niezależnie od tego, czy ojciec, czy córka, czy matka, czy babcia schylona ku ziemi będą chcieli odkurzać, każdy dostosuje odpowiednio rurę do siebie, a także sięgnie w mniej oczywiste miejsca dzięki tej rurze, na przykład pod sufit, albo chociażby właśnie na te wspomniane firany. Dodatkowo trzeba podkreślić to, że rurę można odstawiać. Nie z tyłu odkurzacza, ale z boku. Fajnie to wygląda i trzyma się bardzo stabilnie. Skoro w ogóle o funkcjonalności gadam, no to jedną z takich funkcji, na które się mniej zwraca uwagę w przypadku odkurzaczy, jest filtr. A konkretnie kilka filtrów zazwyczaj, filtry wlotowe, filtry wylotowe. W tym przypadku jest trójstopniowy system filtra i fajne jest to, że bardzo łatwo można uzyskać dostęp do wszelkich filtrów, czy to filtra HEPA, czy to filtra pyłu, czy też po prostu filtra wstępnego. Producent nawet dorzuca odpowiedni pędzelek chowany w obudowie, dzięki któremu można łatwo wyczyścić filtr pyłu. Swoją drogą on jest też zmywalny, więc można go spokojnie czyścić pod bieżącą wodą. Ale trzeba osuszyć przed wrzuceniem z powrotem do odkurzacza. Filtr wylotowy HEPA Air Clean to jest HEPA H13. To oznacza tyle, że filtr jest w stanie całkowicie odfiltrować do 99,95% cząsteczek o wielkości do 0,3 mikrona. A to obejmuje wszelkiego rodzaju naprawdę szkodliwe cząsteczki, np. bakterie, wirusy albo nawet pleśnie. Z tym, że warto pamiętać o tym, że to nie oznacza, że filtr nie odfiltruje również mniejszych cząsteczek lub większych. Ale w sumie najfajniejszą rzeczą związaną z tym filtrem jest to, że producent dorzuca do niego timestrip. Po prostu jest przyklejony taki pasek i tam trzeba w odpowiednim miejscu nacisnąć przy montażu filtra. Po co to? No, jak sama nazwa wskazuje, to jest timestrip, czyli czasowy pasek, kawałek, skrawek, I guess, który po prostu wskazuje to, ile jeszcze można wykorzystywać ten filtr do odkurzania. Zdaniem producenta docelowo to powinno być 50 godzin, czyli w sumie tyle, ile odkurzamy rocznie. Fajna opcja, fajnie, że to można zobaczyć, tym bardziej, że te filtry na stronie producenta wcale nie są takie drogie. A warto wymieniać, no bo chcemy dbać o jak największą higienę oraz wydajność odkurzania, nie? Na zakończenie tego rozpływania się nad funkcjonalnością muszę też powiedzieć to i owo o pojemniku. No i to jest pojemnik taki w zasadzie powiedzmy sobie typowy, bo już widzieliśmy wiele różnych tego rodzaju pojemników na rynku, dlatego że ma możliwość otwierania go przy pomocy jednego kliknięcia. No i to jest bardzo prosty schemat działania, to się nazywa click to open i po przyciśnięciu odpowiedniego przycisku otwiera się klapka, wyrzucając wszystkie brudy znajdujące się w zbiorniku. Wygodne, proste, ale warto od czasu do czasu ten zbiornik czyścić,
pod bieżącą wodą również, po to, aby mieć pewność, że wszystkie zebrane brudy zawsze będą wypadać. No i zachować oczywiście jego higienę. Z odkurzacza Miele CX1 Boost w wersji parkiet korzystało mi się całkiem nieźle. Urządzenie przede wszystkim jest faktycznie mobilne. Jak wspominałem, te koła nieźle się prowadzą. Poza tym nie ma też problemu jakiegoś większego z przenoszeniem go z miejsca na miejsce, jeżeli gdzieś się nie zmieści. Chociaż waży tylko kilkaset gramów, tak plus minus, mniej od mojego tradycyjnego domowego odkurzacza, to jednak wydawało mi się, że faktycznie łatwiej się nim manewruje. Warto też podkreślić to, że główne nasadki nie mają żadnego problemu z wjeżdżaniem pod łóżko czy pod regał. Nie należą do najmniejszych, ale to ich zaleta, bo też zbierają po prostu większą powierzchnię kurzu za jednym przejazdem, a da się je zmieścić w najbardziej newralgicznych częściach domu. Kabel również nie stanowi problemu. Jest długi i elastyczny. Mierzy bodajże 6,5 metra, a zwija się go tradycyjnie, naciskając stopą przycisk do zwijania kabla. Proste, wygodne, intuicyjne. Jeżeli miałbym dorzucić kilka groszy o mniejszych końcówkach, no to na pewno bym podkreślił to, że wszystkimi korzysta się wygodniej, wszystkie są wykonane z twardego plastiku, który nie jest kiczowaty, nie wydaje się, że miałby się połamać pod palcami. Dysza szczelinowa spokojnie mieści się tam, gdzie powinna się mieścić. Pędzel pomagał mi oczyścić różne nietypowe powierzchnie, na przykład figurki czy coś ten deseń, a ssawka do tapicerek jest super, bo nie klinuje się w ogóle na tapicerkach właśnie. To znaczy, że łatwo jest nią przejeżdżać po sofie i na pewno nie naruszy tkaniny, bo tak została wykonana, że nie szarpie nigdzie plastik, nie łapie niebezpiecznie materiału naszej sofy lub fotela. Szkoda jednak, że w tej cenie nie ma większej ilości nasadek. Na przykład jakiejś giętkiej szczelinówki, może dłuższej do bardziej specyficznych zastosowań, albo wyciora do kaloryfera. To by było super. Jednak można je kupić prosto ze strony producenta. Nie są aż tak drogie, tym bardziej jeżeli zostały wykonane z taką pieczołowitością, jak dodawane do tego sprzętu końcówki. Ale warto mieć to na uwadze, że dostajemy tylko tamte 3 plus dodatkowe 2 nasadki główne. No i wreszcie o nich pogadajmy. Przetestowałem je jak zwykle na mniejszych i większych brudach. Te, która pasuje do dywanu i do parkietu, czyli główną, przetestowałem również na dywanie właśnie. No i muszę od razu powiedzieć, że ta uniwersalna ssawka jest w miarę spoko. Jest fajnie wykonana, nie ma większych problemów ze zbieraniem czegokolwiek tak naprawdę na dywanie. Bardzo łatwo się przełącza pomiędzy trybem dywanowym a parkietowym. Natomiast na parkiecie nie było zazwyczaj problemów przy dojazdach do ścian, czy równie dobrze odkurzaniu zwyczajnej podłogi, ale czasami pojawiały się problemy, jak było więcej jakichś mniejszych i bardziej, powiedziałbym, trudnych w pozbyciu się brudów lub w przypadku też większych brudów. Na przykład jak rozsypałem owies, to szczotka nie podnosiła się dostatecznie wysoko albo zbyt gęste było to wysuwane włosie, przez co nie dało się wciągnąć tego owsa bez podniesienia odkurzacza, bez podniesienia końcówki, położenia jej na tym brudzie, no i pociągnięcia do siebie. No ale wtedy spokojnie odkurzacz też wszystko wciągnął, więc to wydaje mi się nie jest jakiś większy problem. Szkoda, że nie została tutaj wykorzystana żadna elektroszczotka, chociaż z podnoszeniem sierści też nie było jakiegoś większego problemu, a mam kota, więc wiem, o czym mówię. Za to ta duża szczotka Twister, no o niej mogę mówić tylko w samych superlatywach, serio. Jest dosyć bazowa, jest szeroka, jest wytrzymała i całkiem nieźle ssie. Dosyć mocno przysysa się do podłóg twardych, jednak radzi sobie nawet tam, gdzie nie do końca radziła sobie ta ssawka uniwersalna. Nic dziwnego, bo jest przeznaczona do parkietów, więc tam będzie radzić sobie najlepiej. Wciąga spokojnie i owies, i nawet większe chipsy. Przy dojeździe do krawędzi też da radę wszystko zebrać. I szczerze mówiąc, ja bym jej używał na co dzień, bo ja też wielu dywanów w domu nie mam. Ważna jest też kwestia poboru prądu i hałasu. No i ten hałas tutaj jest w zasadzie najciekawszy moim zdaniem, bo dzięki temu można porównać sobie, jak wypada taki odkurzacz tradycyjny, już powiedzmy, że ten Miele jest tradycyjny, a jak wypadają odkurzacze pionowe, którymi zajmujemy się na co dzień. Oczywiście te odkurzacze pionowe zazwyczaj są znacznie słabsze od tego Miele, więc silnik pracuje ciszej, w ogóle to wszystko pracuje ciszej. Ale tak, o czym tutaj mówię? Mówię o tym, że Miele pracuje dosyć głośno. Jak na odkurzacz tradycyjny nie jest tak źle. Mówię z doświadczenia. Ale i tak decybelomierz wskazywał nawet do 69,5 dB przy poziomie pierwszym. To oczywiście zależy od wielu różnych wypadkowych, bo zawsze testujemy to tak, że przesuwamy też szczotką po podłodze, a to generuje dodatkowy hałas. Różne są też oczywiście warunki, w jakich testujemy hałas. Ale to mogę powiedzieć z całą pewnością, że czy to jest poziom pierwszy, czy to jest poziom czwarty, urządzenie jest dosyć głośne, więc nic akurat w sferze tego typu odkurzaczy się nie zmienia. Jeżeli chcecie większą moc, to nawet na poziomie
cenowym, no i jakościowym premium, będzie dosyć głośno, więc nie można korzystać z tego sprzętu na pewno nocą. No dobra, ale jak z poborem prądu, bo w sumie tego nie sprawdzamy w przypadku odkurzaczy pionowych, no to tutaj od razu trzeba podkreślić, że ten silnik pracuje z mocą 890 W, ale pobiera nieco więcej prądu, żeby pracować. No i oczywiście te 890 W to jest moc maksymalna, więc to wszystko zależy od tego, na jakim poziomie mocy pracujemy. Przy poziomie najwyższym pobór mocy sięga nawet 1000 W. No i szczerze mówiąc, to nie ma jakiegoś większego znaczenia, no bo przecież nie odkurzamy tak często, zazwyczaj raz w tygodniu, więc na dłuższą metę ten odkurzacz raczej nie przetrzepie po kieszeni. No chyba, że naprawdę dużą hawirę sprzątacie co kilka dni, no to może być problematycznie. Aczkolwiek warto pamiętać o tym, że jeżeli już porównujemy to na przykład do odkurzaczy pionowych, no to tutaj mamy jednak mocniejszy silnik, mamy jednak wyższą moc, wyższą siłę ssania, więc coś za coś. Nie da się ukryć. Testowany odkurzacz Miele jest propozycją po prostu spółki premium. Ja mu tak słodzę przez cały ten materiał, ale to dlatego, że faktycznie mi się podoba i faktycznie podoba mi się to, jak bardzo czuć to, że osoba, która zaprojektowała ten sprzęt, przykładała wagę do różnych najistotniejszych elementów tego urządzenia. W końcu słyszałem tu i tam, że Miele to jest takie Apple w świecie AGD. To znaczy wysoka jakość premium, za którą idzie również wysoka cena. I właśnie tutaj ta cena może być pewną bolączką, która odstraszy niektórych potencjalnych użytkowników. Tym bardziej, że jak wspominałem, trochę moim zdaniem brakowałoby tych dodatkowych akcesoriów, jeżeli chodzi o cenę. Niemniej pamiętajmy o tym, że mowa tutaj o produkcie z wyższej półki, który swoje kosztuje, no bo jest też po prostu jakościowy. No i należy też pamiętać o tym, że to jest mocna jednostka. Nie tylko ładna, nie tylko fajnie zaprojektowana. Zarówno końcówka główna, uniwersalna, w sumie nadaje się do odkurzania czegokolwiek na podłodze lub dywanach, ale lśni dorzucana końcówka Twister. Ona mi się szczególnie podobała, bo ona naprawdę nieźle zasysa wszystko, bezproblematycznie, nawet te największe brudy. Wszystko ze względu na jej rozmiary. Dodatkowo całość została zaprojektowana tak, że spokojnie da się zmieścić taką końcówkę zarówno pod regałem lub pod łóżkiem. Podsumowując, model nie jest idealny, na pewno nie jest tani, ale jest wykonany naprawdę nieźle. Czuć, że to jest półka premium i że to jest sprzęt, który kupimy raz i wymienimy dopiero za 5, może 10 lat. A to jest chyba najważniejsze przy kupowaniu takiego AGD do domu, co nie? Ja dziękuję za oglądanie. Dajcie znać poniżej, co sądzicie o odkurzaczu Miele, czy może macie już jakieś sprzęty tej marki w domu. Odezwijcie się po prostu. Zerknijcie również na nasze social media, to znaczy na Facebooka, grupę Testerzy Wideotestów, na Instagrama oraz do kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie i cześć!